Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich w ramach rozpoczynających się wakacji zorganizowali rajd profilaktyczny dla seniorów z powiatu koneckiego do miejscowości Niebo. Udział w rajdzie wzięło kilkudziesięciu seniorów z naszego regionu. W dużej mierze byli to studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzisiaj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich zorganizowali rajd profilaktyczny dla seniorów z powiatu koneckiego. Wydarzenie to zostało zorganizowane w związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Celem wydarzenia jest przede wszystkim przeprowadzenie zajęć praktycznych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem dla seniorów. Podczas marszu seniorzy otrzymali elementy odblaskowe oraz przypominano im, aby nosili je w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzono z nimi również zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem osób starszych na drodze. W policyjnym rajdzie maszerowali również członkowie stowarzyszenia z jednostki strzeleckiej 2026, którzy również czuwali nad bezpieczeństwem seniorów. Taka forma działań profilaktycznych spotkała się z dużą aprobatą wszystkich uczestników. Podczas marszu, jak i na jego mecie, funkcjonariusze cały czas przypominali uczestnikom, by korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. Jeśli nie ma chodnika, to należy korzystać z pobocza. Gdy nie ma pobocza, to można korzystać z jezdni, trzymając się jak najbliżej jej krawędzi, ustępując miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Idąc poboczem lub jezdnią, należy korzystać tylko z lewej strony drogi. Należy korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych. Przypominano także, jak bezpiecznie zachowywać się na przejściu dla pieszych. Policjanci już dziś deklarują, że w przyszłości zamierzają organizować podobne wydarzenia.